Oskar Kolberg, folklorysta i kompozytor, twórca źródłowych podstaw etnologii polskiej. W pamięci potomnych pozostał głównie jako autor serii monografii regionalnych wydanych od roku 1865 pod wspólnym tytułem Lud, jego zwyczaje, sposoby życia, mowa, podania, przysłowie, obrzędy, gusła, zabawy, muzyka i tańce. To monumentalne dzieło ostatecznie zamknęło się imponującą liczbą 30 tysięcy stron druku pomieszczonych w ponad 80 tomach, z czego znaczną część wydano już po śmierci badacza. W tej grupie znalazł się także tom zatytułowany Śląsk, a w nim odnaleźć można informacje poświęcone Dolnemu Śląskowi. Większość zamieszczonych w nim materiałów Oskar Kolberg zebrał i opracował w 1868 roku. On i jemu współcześni interesowali się Śląskiem głównie jako terytorium dawno utraconym, a wciąż zamieszkałym przez ludność polską. Wincenty Pol wieszczył, że Śląsk jak należał do Polski, tak będzie polskim, gdy się wielkie rzesze o wymiar sprawiedliwości upomną. Czyż owi romantycy mogli przewidzieć, że kilkaset lat po ich wezwaniach Śląsk przyłączony będzie do Polski? Ale okoliczności i sposób jego przyłączenia i zasiedlenia trudno będzie nazwać aktem sprawiedliwości. Bowiem w jego dzieje wpisze się ludzka, kulturowa katastrofa o skali, której nie zaznały inne europejskie pogranicza. Wojna, która naruszy poczucie stabilizacji i kulturową tożsamość zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. W roku 1945 na mocy kończącego II wojnę światową traktatu pokojowego ziemię tę musieli opuścić jego dotychczasowi mieszkańcy, głównie Niemcy, ale z nimi również członkowie innych grup etnicznych. W ich miejsce przybywali osadnicy z ziem utraconych przez Polskę, głównie z Kresów Wschodnich, Polacy i przedstawiciele innych narodowości, Żydzi, Ormianie, Karaimi, Tatarzy, Romowie. Zarówno odchodzący, jak i przybysze w swoje życiorysy wpisane mieli dramatyczne doświadczenia okrucieństwa wojny, poczucie wykorzenienia i utraty własnej małej ojczyzny. Ziemię te zasiedlali także potomkowie dawnych polskich emigrantów, przybywających z Bośni, Bukowiny Rumuńskiej, Francji i Belgii. Własnej szansy życiowej poszukiwali mieszkańcy innych ziem Polski, a zwłaszcza przeludnionych wsi kieleckich i rzeszowskich. Osiedlali się też w ramach tzw. osadnictwa wojskowego zdemobilizowani żołnierze oraz powracający z obozów pracy i robót przymusowych w Niemczech. W roku 1947 w ramach tzw. akcji Wisła osiedlono tu Ukraińców, Łemków i Bojków, a w latach 1948-1950 po klęsce poniesionej w wojnie domowej na Dolny Śląsk licznie trafiali uchodźcy, Grecy i Macedończycy. O dziele Oskara Kolberga mówi się, że wypełnione jest chłopskim realizmem magicznym. W jaki sposób on, człowiek pracy organicznej, ale i wizjoner, opisałby Dolny Śląsk teraz, który po roku 1945 zaistniał w całkowicie nowym kształcie społecznym? Jego kulturowe krajobrazy, dźwięki, barwy, gesty, spojrzenia, przemijanie czasu, nastrój chwili. Tradycja to rzecz najważniejsza. To jest odniesienie do naszej tożsamości. A pamiętamy przez setki lat, jak z tym było trudno. Dlatego jesteśmy tak mocno umotywowani, aby te tradycje naszych przodków kontynuować. Tradycja, którą przywołano na 19. Międzynarodowej Biesiadzie Kresowej w Pielgrzymce, wyznaczała niegdyś, ale też wyznacza nadal każdemu z nas normy życia i postępowania. Przypomina o zwyczajach i obrzędach. Te wszystkie wartości, przekazywane z pokolenia na pokolenie, są gwarancją przetrwania lokalnej grupy, a nawet narodu,
zwłaszcza w tych czasach, które są dla nich zagrożeniem. Niewątpliwie takim okresem była II wojna światowa i następujące po niej masowe przesiedlenia. Ludność, która po tej wojnie przybyła na Dolny Śląsk z Kresów Wschodnich, głównie z Lwowskiego, Stanisławowskiego, Tarnopolskiego, Polesia i Wołynia, zmuszona została do opuszczenia rodzinnych wsi, miast i miasteczek, porzucenia domów i gospodarstw, dorobku przodków. Przesiedlenia rozgrywały się w różnych okolicznościach, ale wiele z nich naznaczonych było cierpieniem, a przede wszystkim dojmującym poczuciem straty. Nazywam się Jan Marian Sławy. Urodziłem się 26 stycznia 1928 roku w Lwowie. Wpierw mieszkaliśmy z rodziną, to znaczy mama, tato, mój brat i ja, na Sykstuskiej. To taka jedna z centralnych ulic granicząca z regionów akademicką, w Śródmieście. Ojciec pracował w monopolu tytoniowym, mama była gospodynią domową. W 1938 roku przeprowadziliśmy się na Łuczaków, na ulicy Pijarów. Mieszkaliśmy tam pod 15, później pod 17. My z bratem starszym o 4 lata chodziliśmy do szkoły imienia Adama Mickiewicza przy ulicy Rutowskiego. To była jedna z lepszych szkół. Ja w 1942 roku wstępuję do AK. Byłem zaprzysiężony na ulicy Hillinga. To była jedna z bocznych ulic Łuczakowskiej. Mój dowódca miał pseudonim Adam. Nazwiska nie wymieniam na poprzek, bo uciekł z Lagrów, zmienił nazwisko, jest, był znanym człowiekiem na terenie Polski. W 1944 roku, to jest miesiąc bodajże luty, marzec, Niemcy ogłaszają rejestrację mężczyzn od 16 do 35 lat. Ja się muszę rejestrować, mam 16 lat, no idę, bo wiadomo, że muszę. I nie boję się, bo jestem pracownikiem starostwa. Oni mnie wcielają do OT, do organizacji TOT. To była organizacja pracująca dla wojska. I zostaje skierowany i wysłany na roboty do Jarosławia, do Tartaku. 1945 rok w życiu Jana Słabego, wówczas 17-latka, ale już członka Armii Krajowej, posługującego się pseudonimami Anglik i Carmen, zapisał się szczególnie dramatycznie. W lutym tego roku trafił do lwowskiego więzienia przy ulicy Łąckiego, a następnie przeniesiono go do tzw. Brygitki, więzienia usytuowanego przy ulicy Kazimierzowskiej. Spędził tam łącznie ponad 10 miesięcy. Uwolniono go w listopadzie, a już pod koniec maja następnego roku wyjechał z rodzicami do Polski. Mamy namiar do miasta dużego, do wojewódzkiego. Lwów jest trzecim miastem w Polsce. Warszawa, Łódź, Lwów. 370 parę tysięcy ludności. Dobra, będziemy jechać. Mamy namiary i do Wrocławia. Nas wiozą i wysadzają w tym, w Żmigrodzie. Boże, to jest koniec maja, czerwiec. To jest miasto śpiące o jednej mechanicznej mieczarni. Jedno, tak było w tamtym czasie. Nie wysiadamy, czyli z wozu, z wagonu nie. Przyjeżdżamy tu, na szczęście, zostajemy, wiecie, i kredensy, i tego. Wiele rzeczy jeszcze po Niemcach zostało i tak dalej. Na łóżku jednym to ja spałem chyba 30 lat tutaj, w tym po Niemcach. Cała Legnicka zbombardowana. Zniszczona. Jeden budynek jest, to jest dawna Bakuti, nie wiem czy pani widzi to, gdzie to jest, zaraz za mostem, za przyjazdem po lewej stronie, on jest w tej chwili renomowany, zaraz gdzie rzeźnia była, no to stało tylko. Tu bliżej do Solidarności placu, to po 21 jeszcze dom został, stoi ten dom cały, a tak po prawej stronie to było, do tego stopnia, że było, jak jechała tramwaj, to był wypadek, że budynki się nie zamieszkałem, waliły się. Tak to wyglądało. No więc świetnie się zachowywała zacisze Sempolno i tak dalej. Biskup tam było, nie były wyniszczone. Nasza posesja była taka, która łączyła jedną ulicę z drugą. Tu była
No było Sachsenweg nasza, a tam była Hruskelweg, a tam była Alemannweg. I na tej posesji to teraz trzy dodatkowe budynki stanęły, wille. Tak, taki wielka, taka posesja, że na drugiej ulicy jeden, drugi dom i jeszcze koło nas taki obniżony, który prosił, czy może podwyższyć, nie chce podwyższyć. Tak, tak to wyglądało, tak to było. No. I ogród, i tak, ja mam w tej chwili ogród z czteroma drzewkami i jedną gruszę, która do dziś żyje i ona teraz takie pąki ma niesamowite, że będzie urodzę na tą starą gruchę. Tato jeszcze do mnie tak mówił. Taka skrzynia, bo też. Majko, tej skrzyni otwieramy, bo to tymczasem wszystko. A ten tymczasem to już wszyscy pomierali, a skrzyni trzeba było rozbijać. Tu spotkałem też ludzi naszych z tego, z dzielnicy tej gdzie myśmy mieszkali, bo to było Łuczaków. Mam przyjaciół jednego, mieszkał pod 5H. Ja pod 15, później po 17, to jest parę kamienic wokół, żyje jeszcze. Później drugi z Hausnera na boczną ulicę taka, która przechodziła, łączyła nas z tym, z Łuczakowską. Nazywam się Augustyn Czyżowicz. Urodziłem się w roku 1939 na krótko przed wojną, na Kresach Wschodnich, niedaleko Lwowa. Wieś Sąsiadowice, powiat Sambor. Wieś nasza miała ileś tysięcy ludzi, długości miała może czy z ulicami, czy tylko wzdłuż około 7 kilometrów, była gminą. I tutaj ona przedstawiała w tamtych terenach to przedstawiała takie jakby centrum polskości, bo nasza wieś była polska, a obok wioski były mieszane i zrusione i tak różnie to było. W 1946 roku, w czerwcu, wracając z kościoła z tatem, doszliśmy do budynku gminnej rady, ale to już nie była gminna rada, bo to już była Ukraina, to była tak zwana z ukraińskiego sali rada. Doszliśmy do tej sali rady, bo to było po drodze. Tam, gdzie myśmy mieszkali, góra już była obstawiona przez wojsko rosyjskie i starszych ludzi kierowano do urzędu tam, do sali rady, a dzieci puszczano do domu. Więc ja zostałem zwolniony, żebym poszedł do domu, a tato został zabrany do tego. Po powrocie oznajmił, dostał nakaz wyjazdu, opuszczenia tych terenów i musimy wyjeżdżać, musimy zostawić. Załadowali nas do wagonów towarowych. Jechaliśmy tutaj w tym kierunku około 2 tygodni. To jest odległość, teraz się pokonuje samochodem, przypuśćmy w pół dnia. No ale to było tak, jak było. I, no jeszcze do tego dołożę, że nie mógł się sprzeciwiać, nie mógł zostawać na siłę, bo mu groziło z drugiej strony, albo wywózka na Sybir, albo bandy UPA, które wchodziły po wysiedleniu Polaków, to mogli czystkę zrobić i po tych reszty. I tak myśmy jechali, stawaliśmy, przypuśćmy co jakiś czas, bo myśmy jechali z dobytkiem, trzeba było bydło napoić i tak dalej, to gdzieś coś, prawda, jakieś zaopatrzenie dla bydła. I dojechaliśmy do stacji Skokowa za Żmigrodem.
Tutaj na stacji czekaliśmy też jeszcze coś ze 4 dni czy ileś. I jak mieszkamy? Mieszkamy w jednym budynku pod jednym dachem z Niemcami. Ale tu się liczyło życie, że żyję i że mam coś do jedzenia. W tamtych czasach na przykład mam kartki żywnościowe 46, 47 rok. Kartki żywnościowe, które myśmy mieli. I w tym właśnie czasie przypominam sobie i do końca życia chyba pamiętam, ale nie byłem na Syberii, nie byłem jakiś tego, że, ale pamiętam ten niedostatek chleba, po prostu nie było chleba. I po prostu jak kto pali papierosy, to wie, to było podobne uczucie. To było podobne uczucie, rozumiesz, żebyś tak zjadł, no a nie ma, ale to mówię, to ja nie byłem wtedy prześladowany, nie byłem wtedy wywieziony gdzieś na jakieś Sybir czy coś, ale tutaj właśnie to doświadczyłem tego, jak jest niedostatek chleba. Aby ocalić od zapomnienia, starałem się tego przede wszystkim nie niszczyć, a gromadzić. A po prostu miałem taką sympatię do tej kresowej kromki chleba, że nie mogłem inaczej. Musiałem to przekazywać i ocalać. Zdawałem sobie sprawę, że nie ma przyszłości bez przeszłości. Trzeba o coś się oprzeć, trzeba o coś, bo tak nie będziemy mieli ani hamulca, ani końca. W tym dorabianiu się, w tym niedocenianiu musi być jakaś harmonia. Musimy tą kromkę chleba musimy poznać, jak ją zdobywali nasi ojcowie. Jak zbierali klosy po polu, jak melni na żarnach, jak sierpem kosili, cepem mlucili. Człowiek jak ma być człowiekiem, to zostanie. Tarnawica, jaka piękna, gdzie jest druga taka wieś, tam przeżyłem chwile cudne, tam przeżyłem życia raj. Tarnawica, jaka piękna, gdzie jest druga taka wieś, tam przeżyłem chwile cudne, tam przeżyłem życia raj. Mieszkańcy Tarnawicy Polnej, położonej w okolicach Tłumacza w województwie stanisławowskim, po 1945 roku znaleźli dla siebie nowe miejsce życia na ziemi kłodzkiej, głównie we wsiach Stary i Nowy Waliszów. Tu Tarnowica podzielona była na już tam na wschodzie, na 4 transporty. Jeden transport poszedł w Koszalińskie, jeden poszedł koło Zielonogórskie, koło Rzepina i dwa transporty poszły na Dolny Śląsk, czyli okolice Dzierżoniowa i Bystrzyce Kłodzkiej. Tutaj po przyjeździe do Nowego Waliszowa każdy dostał przydział do niemieckiego domu, gospodarstwa. W większości, prawie 80% to byli gospodarze. Moja mama, wszyscy mieszkali tam razem w Tarnowicy Polnej. Ale w tych, zaraz jak ten transport wywiezienia ich właśnie stamtąd, z tych ziem wschodnich, z Tarnowicy Polnej, i nie wszyscy razem zostali wywiezieni tutaj na Dolny Śląsk część, a moja mama akurat ze swoimi siostrami i zresztą rodziny właśnie zostali wywiezieni tam na północ, północny zachód, do koszalińskiej ziemi. Też jak jechali tym transportem, tam mama mi opowiadała, że tydzień czasu stali w pociągu w Kostrzyniu nad Odrą. Tak nie wiedzieli właśnie, czy będą przydzieleni tutaj na południe, bo tak się dowiedzieli, że część ich rodziny właśnie została przesiedlona na południowy zachód, a oni nie wiedzieli, tak po tygodniu dopiero ich pociąg ruszył na północny zachód. Wyjechaliśmy przed
w lipcu, koniec lipca, 3 tygodnie my przyjechaliśmy do Stanisławowa. Tam były takie ze słomy budy porobione, no i tam my czekali na transport. Przyjechaliśmy tu w sierpniu 1945 roku z rodziną. Miałam trzy siostry i dwóch braci. Przyjechaliśmy tu do Bystrzycy. Tydzień czasu tam byliśmy w tej Bystrzycy. Ojciec poszedł, nadali jemu gospodarstwo 9-hektarowe. No i przyjechaliśmy tu. Ja, jako mała dziewczyna, 5-letnia, mnie wszystko to dziwiło. No taka była po prostu, no tak, światło jest, dom jest inny, więcej pokoik, podłoga jest, posadzka ładna była, krany są, woda była w kranach. No ja tego w domu nie wiedziałam, bo tego nie było. Mieliśmy konia, mieliśmy krowę, to my wzięli tak, łóżko, warsztat tkacki, bo mój tato tego wzięliśmy, no bo my nie wiedzieli, gdzie my jedziemy. Żarna, bo my mieli swoje żarna i wszystko my to przywieźli. Mieszkańcy, jak przyjechali Stanowicy, tu napotkali takie, że już było, niektóre gospodarstwa zmechanizowane były. Lepiej jak tam Stanowicy. Po podstawą tam był sierp, kosa i ten, tu już były snopowiązałki, skrzydłówki, już był sprzęt taki, że maszyny do mucenia, nie były kieraty i kieraty też się znalazły, ale także to, co przywieźli stamtąd, no to było podstawowe takie, żeby jak to przeżyć. Natomiast tutaj już było trochę tej mechanizacji. Nawet tutaj była firma Krupa, filia firmy Krupa, która tu montowano kosiarki, grabiarki konne. Także już część mieszkańców posiadało tego. Także zapał ludzi Stanowicy do ziemi i przywiązanie, to stanowiło to, że później wszyscy gospodarze stanęli się gospodarzami. Niektórzy, ci co trafili do rodzin niemieckich, którzy nie mieli pola mniej, bo było kilku rzemieślników, był przecież szewce, krawce byli tak samo różni inni, to był młyn był, były zlewnia, były tego. I także tartak był przy pobliżu tego, było ponad 200 numerów domu. No co przywieźli? Wiarę, szacunek dla rodziców, rodzice dla dzieci, a dzieci powinny... I tą chęć do pracy. Tą chęć do pracy. Po prostu każdy pracował jak mógł, od rana do wieczora. Nie oglądał się na drugiego, nie tego. No i to, że wspólnie się życi byli, to jest też ważne. To bardzo ważne było, bo to się układało. Na podróż w nieznane zabierano osobiste pamiątki, fotografie, dokumenty, które umożliwiały ocalenie pamięci o tych fragmentach przeszłości, bez których trudno byłoby myśleć o przyszłości. Osiedlający się na Dolnym Śląsku przywozili ze sobą także symbole wyznawanej wiary. Krzyże, cudowne obrazy. Miały przywracać ład w sytuacji chaosu, ochraniać i wspomagać. Z Niewirkowa do Świątnik koło Sobótki razem z przesiedleńcami dotarł słynący z łask cudowny obraz Matki Boskiej Niewirkowskiej. Przewieźli go Marian Filończuk, ojciec Wandy Kluzy i jego brat Antoni. Obraz umieszczony na ołtarzu miejscowego kościoła do dziś ogniskuje kult przybyszów z tej części Kresów. Musieli rodzice uciekać z Niewirkowa, ponieważ były tam mordy przez Ukraińców. Nasilały się te napady, prawda, na ludność polską, ludność z okolicznych wsi, po prostu z Niewirkowa. Ukrywali się tam w tym kościółku, nie, kobiety z dziećmi tam na górze, bo był to kościół bardzo duży, a mężczyźni na dole, po prostu z bronią, kto co miał, kosy, widły, nie, kto tam czym miał, żeby się bronić. Ta ludność polska i nasz ojciec to po prostu mówili, że to jest cud ocalenie od Matki Boskiej Niewirkowskiej. Po prostu nawet dzieci w tym czasie nie zapłakały, bo były dzieci malutkie, nie? Że taka była cisza, no modlili się po prostu, nie? Do tej Matki Boskiej, no i tak było to uznane, że to było po prostu cud. Ale w 1943 roku już trzeba było uciekać, bo się coraz bardziej nasilały, prawda? Te napady, mordy, ukrywali się, no i tak, że po prostu ta ludność polska wyjeżdżała do Polski, nie? No i w tym czasie ojciec wraz z bratem i tam może jeszcze inni, prawda, wszystko z kościół zabierali, te wszystkie te obrazy, obrusy, wszystko przewieźli.
oprócz chorągwi i monstrancji. Trwała ta podróż kilka miesięcy, żeby dojechać tutaj do Polski przystankami. Nie, to też było bardzo ryzykowne, bo wiadomo, nie, kontrole to wszystko, nie. A ten obraz był bardzo bogaty, że tak drogie kamienie miał w sobie, takie to wszystko, nie, po prostu był bardzo ukryty, no i to wszystko tak było, no to zrobili posłanie dla dzieci, prawda, siano narzucali, że dzieci spały, no bo to kilka rodzin jechało właśnie, nie tylko my jedni, prawda, to dużo tych wyjeżdżało na nas właśnie z tej Ukrainy, uciekało tutaj do Polski, po prostu musieliśmy, byli zmuszeni po prostu wyjeżdżać stamtąd, no bo innego wyjścia nie było. No i także przyjechali szczęśliwie, przeszli wszystkie granice, wszystko, te kontrole, to wszystko, także się udało to wszystko szczęśliwie przywieźć. We wsi Świątniki, niedaleko Dolnośląskiej Sobótki, w tym roku już po raz czwarty odbył się zjazd dawnych mieszkańców województwa wołyńskiego, którzy mieli okazję do wspominania i przypomnienia sobie, jak się żyło dawniej przed wojną. Zawsze 15 września, 14 jak jest, to jest zjazd wołyniaków, a 15 jest odpust. Tyle wołyniaków zjeżdża, prawda, i ci starsi, to wszystko, niektórzy jeszcze pamiętają, prawda, wspominają, prawda, i przywożą tych swoich wnuków, nieraz i z dziećmi przyjeżdżają, żeby to jakoś, nie, niektórzy, no to bardzo dużo, liczna rzesza przyjeżdża tutaj tej ludności tego wszystkiego, właśnie na ten zjazd wołyniaków. Tęskni mu ojciec i tutaj jak przyjechał, no to stale tęskni, że on pojedzie za Wołyń, bo on tam zostawił, on tam, to jest jego, nie? No to wiadomo, każdy, jak to się mówi, tęskni za swoim, za tym Wołyniem, cały mój, że on tutaj to nie jego, tam jest jego. No, tutaj nic nie było tak jak na Wołyniu. Tam wszystko, i drzewa, i lipy, i to pole, co sadził, i gruszki tam, i sady, i no, i w ogóle wszystko, wszystko. Jakie ziemie, dzieci, tak jakie kwiaty, no, jakie powietrze, no, no, no tam rodzony, tam wychowany, tam się już wybudował. Nasz obraz króluje tu, Matka Boska Niewiarkowska Świątnicka, tak myśmy ją nazwali. Ta historia, to życie moje jest wplecione w kresy, jest wplecione w całość tej wojny i po wojnie na Dolnym Śląsku. Przyjechaliśmy tu, na stacji w Nowej Wsi, ten transport. Była wieś ustawiona pod osadnictwo. To była wieś Wilhelmsdorf, później Wilanówka, a później dopiero w 1958 roku na Sędzimiru. No i każdy sobie szedł, bo to było akurat na Mikołaja, patrzył, aby były okna, jakiś piec, drzwi, by tylko przetrwać do wiosny. Było przekonanie, że wrócą, choć pomimo, że ta wieś była spalona już, ale przecież tam była parafia, tam powiem, sąsiednie wsie, tam no wszystko zostało. I tak powoli się sprowadzili, nie rozpakowując się. Myśmy dotarli tu już na Trzech Króli. Powiat zgorzelecki, powiat lwówecki był dla osadników wojskowych, a powiat bolesławiecki, lubański dla osadników Francja, Jugosławia, a Złotoryja to już dla reszty. No i dlatego nas tu. Tu trzymali tylko Nową Wieś, później jakoś tak ta Nowa Wieś została zasiedlona przez akcję Wisłę z Uszczy. I tak powoli zaczęli wrastać w tą ziemię, przyzwyczajać się. Jedni odchodzili na wieczny spoczynek, jedni się godzili z tą sytuacją, drudzy się nie godzili po cichu. Ale ta więź kresowa pozostała. I to jest jedna strona medalu, które są kresowe. Ale ta przyjaźń niemiecka została w 2006 roku. Zrobiliśmy w Sędzimirowie zjazd Niemców, którzy chodzili do szkoły. Moja
Niemka, która się tam urodziła, a ma takie ciągoty jak ja, kresowe, to ona ma tu. Tam zorganizowała, autokar jechał od Essen, Dortmund. I tak zbierali się, a z byłej dederówki przyjechali swoimi samochodami. W sumie było ponad 50 osób. Powiedziałam, że ja tęsknię za Kresami, że ja ich bardzo rozumiem, że oni są wypędzeni, a my jesteśmy wygnańcami. Tradycja pracować każe, społecznie na rzecz swej wsi. Tradycję szanować trzeba, bo naszej ziemi to sól. Tradycja to także to, co nieuchwytne. Z ludźmi migrowały na Dolny Śląsk nie tylko i zasoby materialne, ale i niematerialne, udzielając sobie wzajemnie, w zależności od potrzeb, metaforycznego schronienia. Zebrane rzeczy przywoływały pamięć o tym, co zostało utracone, także o zjawiskach duchowych. A pamięć, wspomnienia, których przesiedlanym nikt nie mógł odebrać, były swoistym dekoderem, wyzwalającym możliwość odtworzenia ukresu podróży bodaj fragmentów bliskiej, a pozostawionej poza granicami rzeczywistości materialnej. To, co niematerialne, nie obciążało bagaży na trasach tułaczki, nie zajmowało miejsca w wypełnionych do granic możliwości towarowych wagonach. Przeciwnie, podania, wierzenia, pamięć o obrzędowym świątecznym rytuale i stroju, to wszystko ułatwiało wędrówkę, ale też życie w nowym miejscu. Znane zwłaszcza towarzyszom niedoli, podróżującym zazwyczaj gromadnie wiejskim społecznością, tworzyło poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa. Zespół Waliszowianie z Nowego Waliszowa powstał w 1984 roku. Śpiewa pieśni przywiezione z Kresów Wschodnich, z Tarnowicy Polnej, tam skąd przyjechali nasi przodkowie, dziadkowie, rodzice. Pieśni, które pochodzą z przekazu ustnego naszych rodziców, dziadków. Nasze stroje parę lat temu właśnie chciałyśmy odtworzyć bardzo wiernie i szukałyśmy tych strojów oryginalnych. Dotarłyśmy do tego, także bluzki są na wzór bluzki, która była noszona w Tarnowicy Polnej, jednej z koleżanek, mama, taką bluzkę nosiła. Ta bluzka, jak mama miała 16 lat, dostała tą bluzkę, została wyhaftowana. Z takim karczkiem i z takim haftem my mamy odtworzone bluzki swoje, lniane, bardzo fajne, przewiewne. Natomiast gorsety też były noszone i był haft kwiatowy i tak samo wykładane cekinami. Zapaski i spódnice też na wzór były szyte z Tybetu krakowskiego, obszywane też właśnie takim pluszem. Także bardzo wiernie odtworzone nasze stroje zostały. Męski strój również bardzo wiernie został odtworzony. Mamy tutaj jeden oryginalny, przywieziony. Także myślę, że bardzo wiernie został odtworzony z wszystkimi elementami, tak samo kapelusz. Na Wielkanoc, jak się idzie święcić Wielką Sobotę, koszyczek z pokarmami, jak przychodzę do domu, no tak wchodzę, to mówię: święcone do domu, a złe z domu. To po prostu, żeby te złe wszystko takie z domu, te choroby czy jakieś tam zmartwienia odeszły. No i później, tak zawsze teściowa też robiła, przed śniadaniem wielkanocnym, już w niedzielę, żeby obejść wszystko z koszyczkiem. No ja tak robię dalej. Wszędzie tak pójdę i powiem: święcone na przykład do chaty, złe z chaty, czy tam, czy z obory, czy tam, no wszędzie obejdę do ogrodu i tego, tak dom obejdę. Tak później dopiero się wszystko śniadanie odbywa. Potrawa wielkanocna, święconka, to jakby podstawowe danie wielkanocne. Do tej święconki dodaje się wszystko to, co się święci. Jajka, wędlinę, kiełbaskę, boczek, szynkę, do tego struga się nawet, chrzan, nie trze się, tylko z noża się struga, chrzan, przyprawia się serem. Palmowo na niedzielę, to już wszyscy robili palmy, to nie była palma, to teraz mówią palma, a kiedyś mówili szutka, że to jest szutka. No to były bazie, no i jakieś tam mird albo sparagos, żeby co w sączku związane, i te bazie koniecznie musiały być.
No i jak ksiądz poświęcił, no i już nawet tak przychodziło się do domu, jak to był domownik, że nie był w kościele, to tak mówił, bije palma, nie ja biję, za 6 dni, za 6 noc będzie u nas Wielka Noc. Tak to było, tak mówili. No i zaraz tą palmą trochę po plecach uderzy, ale lekko tak, że nie. No a na przykład dzieci to już tak się porządnie prali tymi palmami. Potrawą wigilijną także na stole tarnawieckim i do dzisiaj w dzisiejszych naszych domach są pierogi ze śledziem. To jest bardzo rzadka potrawa. No, ludzie dziwią się, że co ze śledziem, pierwszy raz słyszą i częstują, ale dosyć dobrze smakuje. Również tak samo takimi pierożkami są pierogi z suszu, po prostu z kompotu suszonych owoców. Ułowi się te owoce, jakoś się tam odcedza i po prostu klei się pierożki. Bardzo pysznie smakują. No, nie wiem, czy do tej pory też u nas przynosi się dziady. Dziad to jest snop pszenicy, który zawsze był w kącie domu. Sianko pod obrus. Tam na wschodzie, w Tarnawicy, to powiedzieli, że Boże Narodzenie to było cisza. A Szczepana to już chodzili, kolędowali. Tak jedni przychodzili, drudzy wychodzili. Jedni wychodzili, drudzy także. Mieli pieniążki, to dawali pieniążki, a takim biednym to i pączka jakiegoś, albo jakie jabłko, tak, że nie tego. No i kolędowali. Co jak się przychodziło pierwszy dzień, to się tak mówiło. Na szczęście, na zdrowie byście te święta przyświętowali, na przyszły rok zdrowych, wesołych doczekali. To się musiało tak życzyć tym tego. No to o, dziękujemy, no to już zaraz mama szukała coś, jakiś tam groszek i dała. No jedni poszli, drudzy już czekali w korytarzu, to znowu przyszli. No to dała jak miała, jak nie, no to jakiego pączka, albo jabłko dała, albo tak, że każdy coś dostał, ale bardzo dużo było. Jeszcze chodziły przecież, bracia chodzili. Ale ważne, że do później, tej pory są kolędnicy. Ale kolędnicy. Są. Dzieci kolędują. O 12 w nocy, przypuśćmy, straż pożarna zawsze wąsała i wąsa serne. I kiedy było tak, że strażacy chodzili też pod dom kolędować, oznamiając Nowy Rok. Dawajmy Bogu cześć, chwała.